Jednego nie rozumiem. Dlaczego Pegazy muszą robić dla nich bryzę? To dlatego, że ta bryza aktywuje ochronne czary, a te czary zabezpieczają pyłek, który bryzusie niosą do domu. Czyli bez bryzy nie będzie czarów, czyli mogą stracić pyłek. Zgadza się i mają tylko 2 dni na powrót do domu, zanim zamknie się specjalny portal. Dlatego to jest takie ważne, żebyśmy pomogli im bezpiecznie przebyć drogę przez Bonneville. Oby tylko nic ich nie przestraszyło i nie odciągnęło od celu. Tak, słuszna uwaga. Masz o nich naprawdę dużą wiedzę. O, dziękuję. Chciałabym zobaczyć, jak zbierają pyłek w zachodniej Equestrii. Rarity? Ja nie chcę się z tobą spierać, jeśli chodzi o modę, ale... O, za dużo w tym jest fioletu, nieprawdaż? Ja wiedziałam! Ale Twilight nie chciała tego przyznać! Co? Ja... Nie, fioletu jest dokładnie w sam raz, tylko chodzi o to, że z cekinami to chyba trochę przesadziłaś. O, kochana, przestań! Z cekinami nigdy się nie da przesadzić! Ale cekiny odbijają światło, a jeśli ono zaświeci bryzusią prosto w oczy, to ja oślepię i wtedy zboczą z tras i nie trafią do domu! Nie pomyślałam o tym. Może to ten wyjątkowy raz, kiedy nadmiar cekinów szkodzi. To ja zdejmę tę pelerynkę. Zgaduję, że tak też nie jest dobrze.